Teraz Paweł podejmuje inny temat, począwszy od wersetu siódmego. Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga jeden taki, a drugi inny. A do nieżonatych i wdów mówię: Dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną jak ja. Lecz jeśli nie mogą się ćwiczyć w samokontroli, niech wstąpią w związek małżeński. Lepiej jest bowiem wstąpić w stan małżeński, niż płonąć z namiętności. Paweł mówi tutaj o korzyściach małżeństwa. O nich pisał w pierwszych sześciu wersetach. Lecz w kolejnych trzech wersetach mówi o korzyściach płynących z bycia samemu. I zaczyna o tym pisać, począwszy od wiersza siódmego. Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Paweł w czasie, kiedy to pisał, nie był żonaty. I dlatego mówi o korzyściach płynących z bycia singlem. Mogłbym teraz przedstawić Wam wiele materiałów, na podstawie których uważam, że w pewnym okresie Paweł był żonaty. Wszystkie te argumenty pochodzą z Pisma Świętego. Po prostu wierzę, że apostoł Paweł był kiedyś żonaty. I co prawda nie wiemy, co przydarzyło się jego żonie, czy go opuściła, czy umarła. Tego nie wiemy. Biblia jednak wyraźnie sprawozdaje, że w pewnym okresie Paweł miał żonę. Ale teraz był sam. I mówiąc teraz o jego kawalerskim stanie, to chciałbym, aby wszyscy mogli cieszyć się korzyściami takiego stanu bycia samemu, jak ja. Ale zwróćcie uwagę na to, co mówi w Wierszu Siódmym. Lecz każdy posiada swój dar od Boga. Paweł wiedział, że taki stan był dla niego dobry, lecz nikomu go nie narzucał. Paweł nie chodził i nie opowiadał Zobacz, jest mi dobrze samemu, ty też tak powinieneś. Wręcz przeciwnie, mówił, że wszystko zależy od tego, jaki masz dar od Boga, ponieważ są tacy, którzy mają dar pozostawania samemu, a inni nie. Chciałbym, abyście to zobaczyli. Zarówno bycie singlem, jak i bycie w małżeństwie jest darem Bożym. Czyż nie jest to zastanawiające, jak niewielu ludzi rozumie i akceptuje ten fakt? Z autopsji wiem, jak wielu ludzi cierpi na syndrom. Trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie. Kawalerowie i panny, chcący być w stanie małżeńskim. I jest wiele osób pozostających w związkach, którzy chcieliby być sami. I wielu jest takich singli, którzy lamentują nad korzyściami wynikającymi ze stanów, w którym nie są. Ale są też pośród par, i wcale nie tak mało, którzy mówią, o ile moje życie byłoby lepszym, gdybym był sam. Chciałbym jednak zaznaczyć, iż Biblia wyraźnie mówi, iż każdy z tych stanów, niezależnie czy jesteś singlem czy pobranym, jest darem od Boga. I zaakceptuj to. I aby być singlem lub w związku, wymaga szczególnego daru od Boga. Dlatego Paweł w wierszu siódmym pisze, że każdy posiada swój własny dar od Boga. Czy wiecie, że Paweł używa tego samego słowa dar, co w przypadku darów duchowych w rozdziale dwunastym? Ale może mówisz, panie, ale ja nie prosiłam o taki dar. Ale ufaj, że Bóg wie, czego potrzebujesz i co jest dobre dla Ciebie. Każdy, niezależnie czy jako singiel, czy małżonek, potrzebuje szczególnego daru, aby być tym, kim jest. Przyjaciele, zostawmy to fantazyjne myślenie, które wiele osób daje się złapać. Myślą, iż w życiu jest jakiś doskonały stan. Czy mogę wam coś powiedzieć? Są pewne plusy i są pewne minusy bycia singlem. Są pewne plusy i są pewne minusy bycia w małżeństwie. Oparte jest to na wielu ustępstwach. To, co się liczy, to to, w jaki sposób Bóg cię obdarował i w jaki sposób cię prowadzi. Nie pozwól, aby szatan wpuścił cię w kanał romantycznego myślenia, że gdzieś tam czeka na ciebie lepsze życie i że jest ono lepsze od tego, które masz. To jest diabelskie działanie aby wejść w związek w sposób nieprzemyślany, albo by haniebnie porzucić swojego partnera w pogoni za jakimś swoim marzeniem. Ciekawym jest również, aby zauważyć, kiedy Paweł pisze, że bycie singlem jest darem, wiemy, że Paweł wychowywany był w przestrzeganiu zasad i że Kościół I wieku pochodził głównie z kultury żydowskiej. I co prawda była w nim obecna kultura pogańska, jednak większość to byli Żydzi. Zdajcie sobie sprawę, że kultura żydowska w I wieku nigdy nie powiedzieliby, że bycie singlem jest darem od Boga. W istocie rzeczy w tej kulturze tamtych czasów każdy mężczyzna, który pozostawał singlem po dwudziestce, był w grzechu. I nawet powiedzieliby, że może za to pójść do piekła. Po prostu nie postrzegali takiego stanu jako dar. Paweł przedstawia zupełnie inne wyobrażenie niż to, w którym wyrósł. I zupełnie inne niż wielu dzisiejszych chrześcijan posiada na ten temat. Ale taka jest prawda. Być singlem jest darem. I spójrz raz jeszcze na wiersz ósmy. A do nieżonatych i wdów mówię, dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną jak ja, lecz jeśli nie mogą się kontrolować, niech wstąpią w stan małżeński. Lepiej jest bowiem wstąpić w stan małżeński, niż płonąć z namiętności. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że tego rodzaju rada Pawła, aby się pobrać, niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem współżycia, nie oparta jest na przekonaniu, że bycie w związku jest stanem bardziej uświęconym. Zupełnie nie tak. Jest to bardzo konkretna obawa. Posłuchajcie, jest miejsce na wyrażanie swoich potrzeb seksualnych i ma mieć to miejsce wewnątrz relacji małżeńskiej. Zatem, aprobowana przez Boga relacja seksualna ma miejsce w małżeństwie i jest to Boży plan wyjścia naprzeciw naszym potrzebom seksualnym. Paweł jednak preferuje stan kawalerstwa dla siebie samego. Jednak nie mówi, że bycie w związku małżeńskim jest bardziej lub mniej duchowe. Tak naprawdę mówi, że lepiej się pobrać, niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem współżycia. Patrząc na to obiektywnie, Paweł pisze, że małżeństwo jest uprawomocnioną ucieczką przed pokusami niemoralnego życia. Osoba nie powinna czuć się jako niedojrzała czy niewystarczająco pobożna, jeśli chce się pobrać, aby nie płonąć z powodu niezaspokojonych pragnień seksualnych. To nie jest nieduchowe, ale biblijne. Pozwolę sobie również dodać, jest to moja opinia i zrobicie z tym, co chcecie. Paweł nie mówi tutaj o tym, co moglibyśmy uważać za normalne pokusy seksualne. Każdy z nas w różnym stopniu podlega pokusie seksualnej. I nie wydaje mi się, aby Paweł pisał o czymś takim przeciętnym. Raczej mówi o kimś, kto cierpi z tego powodu w znacznie większym stopniu. Jan Kalwin napisał, czym innym jest płonąć, a czym innym odczuwać gorąco. To, co Paweł nazywa tutaj słowem płonąć, to nie jest jakieś tam zwykłe odczucie, ale mówi o takich pokusach, którym nie możesz się oprzeć. Jeśli tak się dzieje w Twoim przypadku, to lepiej, abyś się pobrał. Ale moje słowo ostrzeżenie dla was jest takie, i gdyby Paweł był tutaj i zapytalibyśmy go o to, powiedziałby to samo. Jeśli ktoś ma problem z pożądaniem, jeśli ktoś ma problem z grzechami natury seksualnej, nie myśl nawet przez chwilę, że małżeństwo automatycznie je rozwiąże. Wiele chrześcijańskich mężczyzn i kobiet rozpaczało, gdy zdali sobie sprawę, że ich bezbożne pożądanie względem innych osób. Wcale magicznie nie odeszło po tym, jak się pobrali. Przyjaciele, proszę nie myślcie, że wzięcie ślubu jest swego rodzaju złotym środkiem dla różnego rodzaju pożądań seksualnych, jakie macie. Dlatego właśnie musicie uporać się z tym teraz sami i poddać to pod kontrolę Jezusa Chrystusa.